Witam wszystkich ponownie w wulkanie. Dobra, powybijałem wszystko, co się ruszało. I cóż, król Lothar również podłuki się napotoczył, zaczął nas atakować. Więc to się prawdopodobnie też wam przydarzy. Nie jest szczególnie trudny. Duża trudność jest z tym, że rzuca swoim młotem rzuca ognistymi kulami, co doprowadza do szału. No, parę czarów obszarowych, parę innych rzeczy i padnie. Dobra, musimy wyjść stąd, jednak się okazuje. Więc prosimy o wyjście z pól na pola rzezi. Już 10 tysięcy złota straciliśmy od tych ciągłych podróżach. Świetnie, świetnie, świetnie. Tak. O, więcej troli. Mam dla was ciekawostkę, trolle. Giniecie. Tak, nie jestem zbyt oryginalny dzisiaj. Co mam zrobić? Zdychaj. A więc potrzebujesz prawdziwego... Oryginalność mi pękła jakieś 100 bełtów temu. No, dalej. Nie będzie. Dalej, dalej. Ostrze gadżeta, tudzież nóż gadżeta. Zbierzemy całą kasę. Gdzież może się przydać jeszcze. Tak. No i... Zapewne domyślacie się, co za chwilę się stanie. Będzie kolejny dzień. Cofniemy się o dzień wcześniej. Czyli dzień, w którym została złapana czarownica. No i coś jej się stało w końcu. Nie wiemy co jeszcze. Muszę odpocząć. A pytanie, czemu wam się zregenerowały czary? Czy czary wam się zregenerowały, ale... Ach, nieważne. A, przy okazji nasza drużyna w części awansowała. Więc dobra, zobaczmy. Łowca. Wiedza pustkowa, czemu by nie? Mamy dodatkowy atut. Jej, kompletnie nie wiem na co by wziąć. Magia walce. O, to się na pewno by się przydało. Odbijanie strzał. Jej, dyscyplina. Miecz półtora ręczny. Mieszkaniec lasu, niezwykła odporność. Zguba heretyków. Plus jeden trafienia z kapłanami i druidami. Lech. Lepszona inicjatywa. O, to może się przydać. Dla kapłana. Koncentracja, dodatkowy atut. O, więc mamy poziom atutów. Dobra. Magiczna penetracja. Nie. Celny strzał. Skaficzny refleks, żelazna wola. Zguba heretyków, dodatkowe odpędzanie. Dyscyplina. Rzutów na siłę woli plus 2 na koncentrację, weźmiemy sobie. Przyda się dodatkowa koncentracja, czemu by nie? Zbrajanie urządzeń, otwieranie zamków, przeszukiwanie, używanie magicznych urządzeń. Co by dla ciebie wziąć? Pęd, odbijanie strzału, nieczysta walka, zadając cios krytyczny, bla bla bla. Krasnolud to ma. Ekspert, nie. Okaleczenie, poświęcić, aby zmniejszyć prędkość poruszania, nie. Przynajmniej trafienie krytyczne, czemu by nie. A wy dwa jeszcze musicie poczekać. Zamieniam się w słuch. A właśnie, tak. Więcej mefitów. Twoje rozkazy. Serio, więcej mefitów. Jej, więcej no, mefitów. No, czegoż chcesz teraz ode mnie? Czego? Zgoda. Ciekawe, czy tym razem uda mi się przebiec pod tymi spadającymi głosami? Mam nadzieję. Oszczędziłoby mi to trochę podróży. Dobra. Go, 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 go.
Nie zwracajcie uwagi na Mefita. Zaraz znowu zaczną spadać skały. Tak, wiem. Nie wydaje się, żebym się z tego wykaraskał. Słodkie dźwięki. No ale krasnoludowi się udało. Gratulacje dla niego. A, coś tu leży. Łatwizna. A, właśnie. Zabiliśmy tutaj... To były szczątki Lotara. Ta gra postanowiła jednak, że nie oczyści tego miejsca, mimo że czas się cofnął. Dobra, to jaką miksturę on dropnął? Zbroja ducha. Useless. Tak to skomentuję. A tymczasem... Do Lorda Pyrosa. Czysta. Ostatnio zapłaciliśmy. Starczy ci tej kasy. Na sok grejpfrutowy. Halo? Gotów. Jestem. Kto tu mnie atakuje? Mefit oczywiście. Jeszcze jakieś Mefity w pobliżu? Tu jeszcze jeden jest. Zaraz oczyszczę to miejsce. Bić go ładnie. Zgoda. Dobra, skoro w końcu mamy, spotkaliśmy żywego Lorda Pyrosa, to ja pogadamy. Zgoda. Witaj, witaj! Życie jest wspaniałe! Cóż za gracja, cóż za szlachetny wyraz twarzy! Jak zgłodniały płomień tańczący na życiodajnym wietrze. Jestem Lord Pyros, władam tą krainą, która zawsze powita cię z radością. W zamian za przysługę pokoju i uiszczenie drobnej opłaty Archona daję ci wolną drogę. Czy mogę zadać pytanie? Mów. Masz układ z Legionem Chimery, na mocy którego przychodzą przez twoje państwo? Postępuję z nimi tak jak z wszystkimi innymi. Przestrzegam ich praw, a nie, oni niepokoją mnie. Czy ktoś tu ostatnio naruszył jakieś prawa? Ta jedna kobieta, Yuan Ti, mieszaniec o imieniu Isbelach, nie oglądając się na prawa natury, próbowała powstrzymać gotującą się magmę i płynącą lawę przy pomocy spaczonej maki. Zasługuje na karę. Pilnuje jej Lotar. Jeśli chcesz się o niej czegoś więcej dowiedzieć, możesz z nim porozmawiać, gdy jest na służbie albo w swojej cytadeli. Jeszcze jedno pytanie. Nasłuchałeś ifryty zabójców na arcykapłana Thorsakusa? Nie, arcykapłan nie naruszył żadnych praw i nie zasługuje na żadną karę. Dobra. Powiedz mi o sobie. Jakieś 30 lat temu Kostuk, Bóg Ognia, ulepił mnie z czystej magmy, dając mi życie, wolę i rozum, lecz niestety przyczyna nie może istnieć bez skutków. W wyniku gwałtownego wybuchu powstała ta komora magmowa. Dalej. Gdy się narodziłem, wezwałem sprzymierzeńców, w tym wielkiego króla Lotara, by pomogli mi władać tą krainą. Ambasador Jasper z własnej woli został moim łącznikiem między tym magmowym miastem a Yuan Ti żyjącym nad nami. Mogę jeszcze mieć jedno pytanie? Przyjmij proszę tę oto trutkę, kiedyś może ci się przydać. To jest komnata spokoju, więc nie potrzebuję czegoś takiego, nie potrafię jednak przewidzieć, co się stanie w przyszłości. Jaka jest twoja cena? Ale 100 sztuk złota. Tak, dobra wymiana w ogniu handlu. Dobra. Czy dostałem też sztuk złota? Dobra, chyba dostałem. Dobra, muszę już iść. Życzę powodzenia, nieziemcze. Musisz koniecznie obejrzeć jedno z naszych przedstawień w amfiteatrze. Porozmawiaj z jednym z kroczących w ogniu, a wystąpił dla ciebie. Przedstawienie? Tak, miałem zamiar obejrzeć jedno z nich. Poproś kroczących w ogniu, żeby wystąpili dla ciebie, ale dopiero jak zajmę się kilkoma sprawami wraz z wynimionym i królem Lotarem. Dobrze, więc poczekamy, aż porozmawiasz z nimi. Czasem może my coś pozbroimy. Aha, daliśmy Pyrosowi trutkę. Śmiesznie. O, tu idzie Wynimion. Tak? Venomin, ty żyjesz? Tak, pewnie, że tak. Ale zaraz, ty też. Co za szczęście. No dobrze, czemu miałbym nie żyć?
Jakby to powiedzieć, jutro zabijesz Lorda Pyrosa, rozpętasz wojnę, będziesz chciał cofnąć to w czasie o jeden dzień, po czym skoczyć do Morza Lawy. Tak, wiem, że to szaleństwo, ale nie widziałeś tego, co ja. Rozumiem, tak, od... Jak dawno masz takie ponure myśli? Raczej nie wierzysz. W okolicy kręcą się ifryty, może któryś z nich spełnił twoje życzenie? Nie, te ifryty nie są sługami i nie spełniają życzeń, ani dla przyjemności, ani pod przymusem. Chyba nie mogę ci pomóc. Żegnam. Dobra, bywaj. Bywaj. Dziwaku. O, patrzcie. Byłabym wdzięczna, gdybyście znaleźli sposób na otwarcie tej klatki. A cóż, żebyś mogła zaatakować nas ponownie, najwyższa czarownica Izbelach, uważasz nas za orków? Dopilnujemy tego, żebyś zgniła. Byliśmy i nadal jesteśmy w niebezpieczeństwie. Wulkan znowu wybucha, ale czy ja nie mogę w tej klatce rzucić czaru zatrzymania czasu, aby go powstrzymać? Tak jak powiedziałem, dopilnujemy do tego, byś zgniła. Chyba coś wspomniała o czarze zatrzymania czasu. To jest jakiś trop. Dobra, chyba teraz wróg, znaczy, że Mefit, gdzie? Jest Mefit. Nie widzę go. Ta gra mnie oszukuje. Dobra, może pójdziemy teraz, gdzie możemy pójść? Lordzie Pyrosie, zakończyłem dochodzenie. Powiedz, co odkryłeś, Inkwizytorze? Mniej więcej 3 dni temu arcykapłan Thoraskus podczas cichej modlitwy miał wizję zesłaną mu przez naszego boga Seta dotyczącą zbliżającego się wybuchu. Poinformował o tym nielicznych, m.in. najwyższą czarownicę Izbelach i ambasadora Jaspera, żeby uniknąć ogólnej paniki. Wobec zbliżającego się zagrożenia Izbelach pospieszył... Pierwsze stworzyła zaklęcie, które miało powstrzymać i w końcu cofnąć wybuch. Rzuciła je na lawę 2 dni temu. Niestety, mimo że jest naszą najlepszą czarownicą, pospieszna inktacja się nie udała i zaklęcie zaczęło się psuć. Aha. Widzisz więc, mój lordzie, nie tylko wykonała polecenie swojego arcykapłana, działała też w samoobronie, za co teraz jest oskarżana. Ta nawet z woli Kosuta, kolejny wybuch oznaczałby pewną zagładę Yuan Ti. Zostanie więc wypuszczona? Gratuluję, Inkwizytorze. Twoje usługi były nieocenione. Sprawa załatwiona. Równowaga została przywrócona. Dziękuję ci bardzo, Lordzie Pyrosie. Serio? Zamierzasz ją wypuścić, tą wiedźmę? Nie wiem. Lotarze, niech ta czarownica posiedzi w klatce jedną noc. Musi się nauczyć, że z problemami najlepiej radzić sobie cierpliwością i porozumieniem, a nie brawurą. Wypuść ją rano i pozwól kontynuować badania, a wspólnie dojdziemy do pokojowego rozwiązania. Ale, Lordzie Pyrosie, wybuchy wulkanów są zgodne z naturą. Sam mnie tego uczyłeś. Nie dość, że te gady pałętały się po całym oku smoka i pozwalają swoim paskudnym koleżkom przełazić przez nasze terytorium, to teraz nie mogę nawet ukarać winnych? Opanuj złość, przyjacielu. Nie chcemy wojny z Yuan Ti i ich sojusznikami. Zaufaj mojemu sercu. Poprowadzi nas właściwą drogą. Przyjdź koniecznie do amfiteatru, obejrzeć jedno z przedstawień. Poezja kroczących w ogniu koi twą duszę. Przedstawienie? Nie mam czasu na takie bzdury. Są inne sprawy do załatwienia. Załatwienia, tak? Ja widzę twoje załatwianie spraw. Będę miał na ciebie oko, ty otarze. Nie patrzcie na mnie. Ja cię mam na oku. A teraz pójdziemy do tego amfiteatru. Czekaj, co my tu mamy? Posterunki, Cytadeli Króla Latara. Dobra. Możemy pójść do Latara. Dobra, nic nas nie brakuje. Sukces. Porozmawiajmy z tym gadem. Czego chcesz? Lord Pyrrhos mówił, że masz to schwytaną Yuan Ti, która próbowała rzucić zaklęcie.
Gdyby tylko próbowała, ale naprawdę rzuciła ten czar. To prawda, że ze mnie żaden czarodziej, jednak ona dopiero się popisała. Jej cudowne zatrzymanie czasu działa tylko przez chwilkę, a potem zaczęło szybko słabnąć. Ha! Sam zrobiłbym to lepiej. Co najśmieszniejsze, na jedynym efektem tego beznadziejnego zaklęcia było utrzymanie ciekawskich z dala od komory magłowej. No, oprócz paru maruderów, takich jak ty i ten obserwator. Gdzie i kiedy je rzuciła? W ambasadzie, 2 dni temu. 2 dni temu, mówisz. O, ciekawe. Dobra, przejdziemy się jeszcze może tutaj. Zobaczymy, czy coś tu jest ciekawego. Chyba nie. Burzenie tronu w tym momencie najprawdopodobniej... Nawet się nie da go zburzyć. No cóż. Zresztą i tak to by nie było mądre burzenie tronu, kiedy jest jeszcze król żywy. Najprawdopodobniej rzuciłby się z nas ze swoim olbrzymim młotem. Już raz się rzucił. Posterunki strażników. Pójdziemy do amfiteatru. I nie zapłacimy ci, ponieważ nie czuję się dzisiaj. O, inkwizytor. No, powinniśmy z nim pogadać. Rolda Pyrosa. Tak, zapłacimy ci teraz. Zamieniam się w słuch. Tak, i pogadamy szybko tam z inkwizytorem. Chipsy się kończą. Na każdą sesję się przeciąga. Aha, nie mam nam nic do powiedzenia. Właśnie zmarnowałem 1800 sztuk złota na nic. Nie dziwię się, że wybierasz właśnie mnie. Szczęście, że mam spore zapasy złota. Zrobione. Dobra, czy możemy prosić o przedstawienie? Czego służy ten amfiteatr? Ma różne zastosowania zależnie od klimatu. Zabawy, przedstawienia, rozprawy i tak dalej. Rozprawy? Tak, takie jak ta, która odbyła się wczoraj. Mam nadzieję, że jej nie przegapiliście. Izbella, czarownica z góry, została oskarżona o złamanie porządku natury, a inkwizytor Venonim zapewnił jej dobrą obronę. Nie, jeszcze jej nie widzieliśmy, to znaczy... tak, ominęła nas. Co się wydarzyło? Rozważano kwestię jej winy. Nie przedstawiono dowody, lecz odroczyliśmy posiedzenie, gdyż Venomim musiał zadać kilka pytań ambasadorowi Jasperowi, który wyjechał służbowo. Z tego, co słyszałem, Venomim właśnie dowiódł jej niewinności. Co chodzi z tym przedstawieniem? Tak, rzeczywiście! Rzeczywiście jest pewne dzieło, nad którym pracujemy, które z radością wam zaprezentujemy. Nazwaliśmy je Płonie ognisko w lesie. Zainteresowani? Ech, dlaczego by nie? Tak to tkwimy. Czy wyśmienicie? Zobaczmy, ach, taka nasza opowieść. Rozpoczyna się 500 lat temu, za górami, za lawami, pewnego pastuszka imieniem Hamel... Dziwne imię. Pastuszek imieniem dziwne imię. Dobra, pokazujcie te swoje przedstawienia. Może jakoś to przetrwamy. Aha. To było wielce interesujące. O nie. Spuściliśmy z oczu Lotara. Mieliśmy go mieć na oku. A jemu coś się źle z oczu patrzy. Najprawdopodobniej ma tylko jedno oko. A... rozgląda się, kompletnie go nikt nie widzi. Nie, więc on... Oż ty draniu. Dobra. Już wiemy, kto zabił czarownicę. Niedobry Lotar. Niedobra czarownica. Żeby wyjaśnić, co się właściwie tutaj dzieje.
Na pewno już sami na to wpadliście. Ale czarownica chciała zatrzymać lawę, która gromadziła się w tej komorze. Gdyby zgromadziła się jeszcze bardziej, wypłynęłaby do oka smoka, pozabijałaby wszystkich gigantów, co samo w sobie by nie byłoby pewnie takie złe. Ale cóż, ona znała, że to jest złe. Chciała zatrzymać czas. Jedyny efekt jest taki, iż my to zostaliśmy utkwieni. Utkwiliśmy tutaj w pułapce czasowej. Venomin, gdzie tak pędzisz? Gdzie tak pędzisz? Gdzie tak pędzisz? Dziwne. Dziwak. Dobra, w następnym odcinku postaramy się rozwiązać sprawę wulkanu, czarownicy, zatrzymania czasu, pułapki czasu i tak dalej. Cóż, nie było to może najbardziej ekscytujące odcinek. No ale zapraszam na następny. Może będzie trochę akcji. Dziękuję za uwagę i na razie.